w Warszawie na ulicy Opolowej 5. Aleś powiedz mi, ile samochodów kieruje? Jeden. Widzisz, ile jest poszkodowanych? Dwóch. Dwóch. A jest z tobą ktoś dorosły, czy jesteś sam? Jest ze mną kolega. Dobrze, fajnie, podchodźcie do samochodu, ja już wysyłam jednostki. Wyjdź na drogę i pokaż straży, gdzie ma jechać. I w tym momencie włącza się syrena w Szklarce i w Olszowie. Syrena wyje. W tym momencie jeden jedzie na rowerze, drugi leci w laćka, trzeci zostawił zupę i tak po kolei. Słuchaj, udaj się na boisko. Jest wypadek samochodowy. Jeden samochód bierze udział. Dwóch poszkodowanych. I OSK Olszowa jedzie. Czekamy, aż zgłosi się Szklarka. Jeden samochód, dwójka poszkodowanych. Zadysponowane OSK Olszowa, dwie karetki i... Szklarka odebrała. Ponieważ bezpieczeństwo ratowników i bezpieczeństwo miejsca akcji jest najważniejsze. Ponieważ dobry ratownik to żywy ratownik. Ratowników przystępuje do stabilizacji. Ponieważ żeby ciąć samochód, musi być ustabilizowany, żeby się nic złego nie wydarzyło. Dowódca akcji robi oględziny miejsca zdarzenia. Kierowca mechanik, agregat i będzie uświetlał teren. Jeden z ratowników medycznych przygotowuje już torbę. O, tutaj widzimy chuliganem. Kolega otwiera maskę, żeby odłączyć akumulator. Z tyłu już jest wybita szyba. Dwóch ratowników wchodzi do środka, żeby zobaczyć, jaki jest stan ranny i ustabilizować kręgosłup, odcinek szyjny. Ponieważ dla nas każdy poszkodowany może być poszkodowanym urazowo. Dwóch ratowników już jest w środku. Dwóch czy jeden? Idę podejrzeć, co się dzieje. Dwóch ratowników w środku. Stabilizują. Jednego rannego mamy nieprzytomnego. Drugi jest przytomny. Wybijamy wszystkie szyby. Wyciąg samochód nie może być żadnych szyb. W środku oczywiście szkodowani są przykryci koce. Tu kolega tnie szybę klejoną specjalnym nowym. Szklarka przygotowuje sprzęt hydrauliczny. Lukas lekki. Szyb już coraz mniej. Poszkodowany jeden przytomny, ale oddycha. Prawidłowy oddech dla dorosłego to w ciągu 10 sekund 2-3 razy, dla dziecka 3-4 razy w ciągu 10 sekund. Drzwi nie da się otworzyć, dlatego samochód będzie rozcinany. Z poszkodowanym przytomnym jeden ratownik przeprowadza tak zwany wymiar CAPTE. I po kolei symptomy, czyli co dolega. A, czy poszkodowany ma jakieś alergie. P, przyczyny, zamykę L. Lunch, co ostatnia jadł.
medykamenty, jakie tabletki bierze i ewentualnie co się stało. Wszystkie te informacje muszą być przekazane ratownikom medycznym. Złożony sprzęt. Przypominam, że wszystkie działania to jest pokaz, to nie jest tryb alarmowy. Dlatego, że się nic złego nie wydarzyło ze sprzętem. Idę zobaczyć, co tam spoko zrobiło. Teraz zobaczymy.
Proszę bardzo. Stoi w pionie, zabezpieczony, większość stałej. I do karetki.